Na pierwszy w tym roku trening w Grudziądzu wyjechali dzisiaj żużlowcy Mister Garden GKM-u. W najbliższych dniach na torze w Parku Miejskim zaplanowane są dwa sparingi, a w niedzielę odbędzie się prezentacja drużyny. Na ten moment czekają co roku zarówno kibice, jak i zawodnicy. Ci pierwsi, bo mogą po długiej przerwie znowu zobaczyć w akcji swoich ulubieńców. Drudzy, bo treningi na własnym torze to jeden z ważniejszych etapów przygotowań do sezonu. Czekaliśmy na tą chwilę, aby po zimie wystąpić, wyjechać, spróbować tutaj na własnym torze naszych możliwości, naszych motocykli. Wiadomo, dzisiaj jest taki trening rozruchowy, sprawdzanie, troszeczkę testowanie sprzętu. Bo wcześniej nie było czasu i na tym się skupiamy. Warunki atmosferyczne nie pozwoliły, żeby wcześniej wyjechać, ale cieszymy się z tego, co mamy. Pogoda jest świetna, trenujemy i oby tak więcej treningów. No coś już testujemy pod względem ligi, zawodów indywidualnych. Na pewno mamy co robić w najbliższym czasie. Żużlowcy Mister Garden GKM-u mają już za sobą próbne jazdy na torze w Niemczech. Zaliczyli też jeden sparing w minioną niedzielę, przegrywając w Lesznie. Dzisiaj w Grudziądzu wielkiego ścigania jeszcze nie było, ale i sam tor wymaga jeszcze kosmetyki. Na 100% nie jest przygotowany. Jakby był przygotowany na 100%, to byśmy musieli go trochę bardziej ubić po naszych zawodników, ale po zimie wiadomo, że to się trochę bardziej odsypuje, ale uważam, że do meczu, na pierwszy mecz tutaj z Gorzowem będzie na pewno wszystko zrobione tak, jakby chcieli to zawodnicy. Dzisiaj tak w sumie chcieliśmy obadać te tory, jak on jest po zimie, jak on się zachowuje, gdzie się odrywa, gdzie się robi dziura i dlatego dzisiaj wszyscy jeżdżą sobie pojedynczo, a następny trening już będzie ściganie spod taśmy w czwartek, ale to wszyscy nie będą, bo niektórzy jadą tam na zawody. A najbliższe plany całego zespołu to dwa test mecze z Wybrzeżem Gdańsk. Jutro na wyjeździe i w piątek na torze w Parku Miejskim. Przedzieli je kolejny trening na stadionie przy ulicy Hallera. A prawdziwie żużlowo, choć jeszcze nie ligowo, zapowiada się w Grudziądzu najbliższa niedziela, 2 kwietnia. W niedzielę zaczynamy od godziny 14:30 sparingiem z KS Toruń. Także już dzisiaj bardzo serdecznie zapraszam. Natomiast o godzinie 18:00 rozpocznie się na hali widowiskowo-sportowej na osiedlu Lotnisko prezentacja drużyny, którą dodatkowo ubarwi kabaret Châtelet oraz prowadzącym będzie pan Dryła. Także bardzo serdecznie już z tego miejsca tutaj zapraszam. Tymczasem do startu PGE Ekstraligi pozostały niecałe 3 tygodnie.